Hejka. O, wszystko działa. Witam, witam. Nie wiem jak u was, nie wiem w jakim regionie mieszkacie, ale u mnie jest skwar jak skurczysyn, nie da się oddychać, ale teraz zebrał się tak przeogromny wiatr. Hej malutka, cześć Marta. Przeogromny wiatr i idą takie chmury, że będzie taki Armagedon, no ale nie odczuję tego, bo mam oczywiście zamknięte okno. Żeby dzieciorów nie było słychać. Na razie strasznie drą jabłką. No ale przypuszczam, że jak przyjdzie burza, bo nadciąga masakra, chyba że ten wiatr to rozgoni. Się zastanawiam. Na razie okna nie otwieram, zobaczymy ile będę w stanie wytrzymać. Ciekawe czy ta burza faktycznie przyjdzie, bo zrobiło się bardzo ciemno. A wy co porabiacie dzisiaj? No właśnie, u mnie też nagle się tak groźnie zrobiło, też nie pada na razie, burzy jeszcze nie słyszę, ale nagle taki ogromny wiatr się zebrał. Marta, a u ciebie? Ta kamera, taka mała E, no bo to nie ma być widać kamery, tylko to ma być widać grę. Gra tu jest priorytetem. Akurat, słuchaj, zauważyłam na nagraniu ostatnio, mieszczę się w tym tutaj, tym paseczku takim, wiesz? Tutaj się mieszczę, bo jest taki panoramiczny obraz. Idealnie wpasowywuje się w grubość, że tak powiem, tego czarnego paska. Nie wiem na czym oglądasz, no bo jak na komputerze, na monitorze to jest wystarczające, no jak na telefonie to takie... Placuszek, witam cię serdecznie. Zaraz zaczynamy, no bo przypuszczam, że no skończyliśmy w takim momencie ostatnio, Boże topię się, że no za chwilę przypuszczam będą kolejne decyzje, tu już jest na grubo akcja, cały czas jest akcja, cały czas są decyzje. Cały czas coś może się wydarzyć, ktoś może zginąć, ktoś może przeżyć, więc już od razu będzie z grubej rury akcja. Już oczywiście ubebałam całą szklankę od szminki. Nie ma to jak ubebać, uwielbiam takie szklanki ubebane po prostu. Boże, jak tu jest gorąco. Obiecałam sobie, w przyszłym tygodniu będę akurat w Kiku albo w Action. Kupuję sobie tu taki wiatrak, kupię taki najmniejszy możliwy, żeby jak najmniej wydawał takiego dźwięku. No bo o ile na samych nagraniach jestem w stanie to wyciszyć, na live'ach już tego niestety nie zrobię. Mamy już 5 po, jeszcze minuta, 34, no to jeszcze minuta, słuchajcie i zaczynamy, nie ma co zwlekać. Nie macie żadnych planów na dzisiaj? Nigdzie nie wychodzicie? Aż taki gorąc, to aż strach wychodzić na dobrą sprawę. Ale jakie plany na weekend? Piszcie, jestem ciekawa. Ja pikole. Biorę już tego pada. Miałam iść, ale mi się nie chce. A gdzie miałaś iść? Pewnie do jakieś tango. Jakieś balety pewnie. A kiedy Tomb Raider od sabatu? No Tomb Raider myślę, że teraz w weekend jakoś spontanicznie pewnie nagram. Nie byłam w stanie. W zeszłym tygodniu ja już, słuchajcie, skończyłam zastępstwo u mnie w pracy, wykańczające zresztą po kilkanaście godzin. Środa, czwartek znowu byłam od 7, słuchajcie, w jeden dzień do 19, drugi do 20. W gabinecie, w poradni, słuchajcie, miałam, uwaga, 36 stopni. Nie mamy klimatyzacji. nie. I myślę, że nie będzie. Także ja po prostu umierałam. Nie było takiej możliwości, żebym tknęła jakąkolwiek grę po powrocie z pracy. Po prostu nie było takiej opcji. Ja wracałam, szłam pod prysznic zimny i kładłam się do łóżka i puszczałam na siebie ogromny wentylator. Tak przebiegał praktycznie cały mój tydzień. Także ja nie tknęłam żadnej gry. Po prostu dzisiaj dopiero zainstalowałam, słuchajcie, Syberię 4 i nagrywam właśnie 4. Później zabieram się za... a mogę to zdradzić w sumie. Od Marty za Tormented Souls, później za Fatal Frame 5. A jak skończymy The Quarry na live'ie, to będziemy na live'ach ogrywać Detroit Become a Human. Również od Marty. Dobra, kontynuujemy gierę. Jeden gracz. Emma, rozdział 4. No tak, patrzcie, mamy prawie 4 godziny gry za sobą. Lecimy tak, czy na pewno chcesz czytać ten zapis? No tak, chcę. W ogóle 4 już rozdział. Za jednym zamachem nam tak ładnie poszło. Ale kombu głośno chodzi. Pewnie ma taką temperaturę. Okay, here's a riddle for you. What's got two thumbs and is suddenly riding solo? Czy wam to tnie? This fool. Well, one thumb. Bo zmniejszyłam do tych 4 ostatnio i miałam nadzieję, że może po resecie streama będzie ok. Znowu. No to ja nie mam na to wpływu, przykro mi. I've suddenly found myself on a strange, tiny little island, all alone with nothing to do but show you guys around. So there's a treehouse over there. I'm gonna go and see if I can't dish out some of that sweet, sweet panoramic goodness. A powiedzcie mi teraz. Because here's the thing. Not that I want to go back because I don't. But even if I did, I can't because then I'd look like the super needy one when he was the one who stormed off in the first place. A powiedzcie mi, czy teraz jest lepiej, bo ja na podglądzie, jak widzę, jest bardzo dobrze. No to ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Widzę, że tutaj czy jest 6000, czy jest 3500, czy 4, to widzę, że to nie ma znaczenia. A szkoda, bo gra chodzi naprawdę przepięknie. I za bardzo nie rozumiem, w czym jest rzecz i w czym jest problem. Witam, witam, Sebastian. Dobra, bo nie chciałabym tutaj, wiecie... niczego pominąć. Czy mam tu gdzieś zejść? Ale napieprzają wiatraki w kąpie. Ja pikole, dawno tak nie napieprzały, muszę wam powiedzieć. Patrzcie, wow. Tam nie był ten staruch? Nie, ja dopiero zaczęłam, Sebastian. Dopiero odpaliłam, także spokojnie. Patrz, patrz, już chciałam stąd spadać. Czajcie to? Już chciałam stąd spadać. Kurde, ale neta to mam akurat bardzo dobrego, ci powiem, Marta. Neta mam miażdżącego wręcz, bym powiedziała. Mało tego... Co to jest? Mało tego, jak robię live'a z innych gier, to nie tnie. Może za duże ustawienia, no, ale no nie, no bez sensu, tutaj nie tnie. To już coś na bazie strumienia. Okay. Może tam, a propos kodowania, bo tam wybierasz sobie kodowanie, Może trzeba było wybrać coś innego, ale ja to już raczej tego nie ogarnę. No właśnie, ona nadciąga, Sebastian. Ona nadciąga. Burza nadciąga. Ja oczywiście niestety mam wszystko pozamykane. Okna. Darkness Boy, hejka, hejka. Ale spokojnie, ja zdobyłam tylko na razie kartę kuglarza. No i? Masz to? Kremat. Jaki kurwa kremat? Nie. Nie mam. Przepraszam, kurwa, poczekaj. Ja pierdolę. No ściągasz mi słuchawki, leci mi wszystko kurwa na łeb. Po co ci krawat? Po co ci krawat? Darek idzie na jakąś imprezę przebieraną i potrzebuje krawat do stroju kapitana, kurwa. Nie. Marta, bardzo, bardzo ci dziękuję za masełka i za bloopersik w postaci krawat. Nie ma to jak rozpocząć, słuchajcie, The Quarry od krawat. To już jest po prostu tradycja. Bardzo ci dziękuję, kochana. A normalnie dzisiaj i wczoraj było normalnie porno i duszno, no żebyś wiedział. Ja chciałam sobie jeszcze tylko tutaj zerknąć, czy jest coś nowego, że tutaj już można oglądać te ścieżki, no właśnie to, co ja powybierałam. Wskazówki to mamy, dowody, Emma, obóz, a tarot. Kuglarz. Kuglarz niesamowity, niewiarygodny, mistyczny, budzący sensację. Praca kuglarza to zwodzenie zmysłów. Raz coś widzisz, a raz nie. Jeśli mrugniesz, wszystko przegapisz, a nie chcesz, żeby coś ci umknęło. No dobra. O Jezu. No wiewiórki się przestraszyłam. You know, when I was little, I used to think that islands just kind of would float in the middle of the water, kind of like an airbed. But I'm older and wiser now and realize that not everything's always as it seems. Kind of like how you thought you were just having a hot summer fling and then it turns into babysitting a big hairy man-child who's all sad because you don't want to go steady with him and write him love letters every freaking day. And while we're talking about it, you don't mind that we're talking about it, right? Why is it up to me to justify my feelings when he's the one who got all blah about it, you know? Oh, look. Powiem wam, że... I mean, a fork in the road. How fitting. Here's the big question. Taka cwaniara. Jestem ciekawa, czy poradzimy sobie z jej postacią tutaj. Znowu mam jakieś włosa, pewnie mojego psa. No oczywiście, mój pies jest wszędzie, dosłownie wszędzie. Okej, zaraz tam pójdziemy na górę, tylko jeszcze chciałabym... I mean, the summer was great, but what's next? I mean, come on! I know by the time I post this, Hackett's Quarry will just be but a distant memory, and I know it's just one night, and you have to make the most of all your opportunities, and yada yada yada. No, tak idzie, jakby miała zaraz coś, słuchajcie, wpaść. I just don't want to have to settle for what's around me, you know? Abby sees me as this confident person, but really? I'm just desperate to stay afloat in a world where everyone wants to be different. No i to jest moja droga w wrong turn, że tak to ujmę. Czy ja powinnam tam iść? Może tam mnie coś zeżreć, nie? Może lepiej nie. Chodźmy na górę. Oczywiście, że się boi i to okropnie. On jest w ogóle dzisiaj cały dzień w wannie. Jemu w wannie jest najchłodniej na świecie. Może chodźmy tutaj. Było, pamiętacie, coś o gwiazdach? Było coś o gwiazdach. Kurde, co to było? To była jakaś podpowiedź? O co? Gwiazda. Gwiazdy na nocnym niebie, punkty światła, marzenie o nadziei, celu, albo przypomnienie o naszej małości, strachu przed rozpaczą. Zaufaj światłu gwiazdy, bo z nim znajdziesz zrozumienie, być może dowód. Okej, to idziemy tak jak gwiazdy nas prowadzą na niebie. Boi się okropnie i tornado oprócz swojego legowiska, które uważa za swoje schronienie, ma również wannę. Jak jest gorąco, jest w wannie. Jak się boi, jest w wannie i po prostu on stamtąd nie wyjdzie. On, tam jest ciemno, tam nie ma okien. I jak tylko jest jakiś wiatr, on się nawet wiatru, słuchajcie, boi, ale nie, że wiatru, że jest na dworze, jest wiatr i wiecie, i się chowa. Nie, tylko boi się pod takim kątem, że na przykład są drzwi pozamykane i jest przeciąg i wiecie, ten taki dźwięk spod drzwi. No to tego się boi. Kurde, boję się tam iść, no tam. Widzieliśmy wtedy w poprzednim naszym live'ie, że niestety tam był bebok w tej chacie. No i ja ewidentnie idę w stronę beboka. This is where we're heading. Not too shabby. Well, literally is too shabby. But these views, oh man, you're gonna blow your tops. There's also a zip line, which I guess you can watch me crap my pants on that thing. What the hell? I'm here, aren't I? I'm gonna carpe this DM so damn hard. It won't. Ale ty nie idź na żadną tyrolkę. First, we gotta get there, and there's still so much to talk about. Ale była kwestia o tyrolce, że my nie chcemy. Z irytacją promiczonego, ze współczuciem. I hope Abby's okay. She ran off earlier. If you didn't see it, I kind of sort of made out with Nick. But it was a dare. Not like a bitch. Dokładnie, ma swój azyl i nikt nie ma prawa go stamtąd zabrać. Piesek znajdzie sobie jakiś azyl, to chociażby nie wiem, co było nie tak. Ja nie mam prawa i nikt w domu nie ma prawa go stamtąd zabrać, wygonić, bo to jest jego miejsce i on ma się tam czuć bezpiecznie. Nawet jak, słuchajcie, go ciągnę specjalnie na dwór, to nawet go, tak jak z różnych miejsc go wyciągnę, to z jego azylu absolutnie nie. Nie mam prawa. Chcę go zachęcić w każdy inny sposób, żeby stamtąd wyszedł, ale go stamtąd nie zabiorę. I nikt nie ma prawa tego w domu zrobić. Każdy o tym wie. To by zaburzyło jego postrzeganie, jego takiego osobistego azylu. No, tornado jest w wannie, niunia. Tornado jest w wannie, to jest tyrolka. Ja nie chcę na tyrolkę. No i teraz pytanie, od której strony mam to wejść, ale to jest jeszcze coś na dół. Ej, można było dołem tutaj dojść? Może można było tutaj dojść dołem? A z tamtej mańki coś jest? Czekajcie, ale nie mogę zejść po tej drabinie. No kurde, miało mnie to doprowadzić do jakiegoś dowodu, dajcie spokój. Znaczy no karty tak mówiły, ale to, czy mnie doprowadziło, czy nie, to... A tutaj? Nie było naprawdę serio nic? Nie ma tu żadnego dowodu, bez sensu. No nie, tu jest to ja nie chcę, dobra. Idę, zobaczę. Agunaja, wyszła niespodzianka. Aha, kurde, masakra, co burza, to o nim myślę, tak, pupa był w szoku. Krzyczał, piszczał, co za niespodzianka, podzielcie się. Nie będę tego czytać, jak nie chcecie, ale podzielcie się, jestem ciekawa, o jaką niespodziankę chodzi. Nie da się tutaj, to pewnie dało się tylko wejść. A da się tu, o, jeszcze okno. A czekajcie, a tu dookoła? Nie, nie mogę. Przecież czytaj. Car keys. Police car keys. I think this might be one of those. I'm sorry, officer. I've no idea what you're talking about situations. So I'm just gonna go ahead and leave those right there. To ma być wskazówka, tak? Kluczyki. Zawsze można się tutaj po nie wrócić. Kurde, no boję się, słuchajcie. No ja wiem, że jak ja tam wejdę, to już będzie kapa. Abu Agunaja pojechała pod Oszą do Wałbrzycha i zabrała Tumberskiego. O, no to mega. And here we are, as promised, one extremely rickety and even more underwhelming treehouse. Słuchajcie, boję się. Przecież w środku widzieliśmy w poprzednim, że był tutaj bebok. Honey, I'm home. Honey, I'm home. I forgot the children's bedtime. Well now, that's a fine how do you do. Nie wiem, czy ci będzie tak zaraz do śmiechu, moja droga. Take it all in, folks. That's the summer camp experience right there, and oh look. It seems somebody forgot to clear the place out. I guess one of the kids left their stuff, or maybe one of the guys back there? But no, ciekawe czyje to są rzeczy. I don't recognize this. Oho! Did you hear that? Looks like we have a choice on our hands. Do we snoop through someone else's belongings? Or do we open the spooky trap door and die a horrible, painful death? There are literally no right answers. Otwórz właz, przeszukaj torbę. Nie no, nie otwieraj włazu, pogięło cię. Już my wiemy, co tam jest, nie? Zaraz będzie płakać. Musisz uważać teraz, bo jest 1000 sposobów, żeby ją przypadkiem uśmiercić. No spoko, dzięki Sebastian. Teraz to już mi jest lepiej. No hit. 1000 sposobów. Nie no, ja ją i tak... Słuchajcie, w poprzednim live'ie nie uśmierciłam poza pierwszą osobą na samym początku nikogo. Nie da się tego chyba przejść idealnie, nie? Znaczy... Zrobić zdjęcie? A rób! Światło! Była mowa o świetle, pamiętacie? O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. No ona leci na tyrolkę. No co za głupia baba! No ja pikole. I co teraz? Ja pikczę. Uciekaj, spryskaj. Nie wiem! Spryskaj! Zaraz będę czytać, co piszecie. Co teraz? Boże. Zablokuj drzwi, użyj włazu. Zablokuj drzwi. Użyj włazu, użyj sprayu na nie... No użyj sprayu jeszcze raz. No i ciuj. Koniec. Ja pikole, nie zdążę. Ja pikole. Easy. I got it. He's okay. Jezus, przeszłam to. Znaczy, ja wiem, że to jest pewnie nie koniec. Kurde, na kompie mi live zacina masakra. Chyba w ogóle zacięło, umrzyło na chwilę. Twitch ma chyba wylew, czyli jak tam okno otwarte. Desełko, poradziłaś sobie świetnie, dziękuję bardzo. A ja nie wiem, dlaczego Twitch ma wylew i nie ogarniam tego serio. Ej, fuj, nie cierpię granoli. Siła. Jezu, nie wzięłam tego! Bo czytałam. This will open the nurse's station. Should be plenty of stuff in there. Well, hopefully we can just get him cleaned up for now. I'll get you something to eat. You and I are gonna find a landline. Yeah. Isn't there one in Mr. H's office? Yep. We'll come meet you. Copy that. Do you think that whatever attacked them out there is... I don't know, has their scent or something? What? I don't know, like what if it got a taste for blood and now it's gonna track them down? I doubt it. Ale pamiętacie, jak Jacoba obsmarował ten drybla z krwią? On był cały wymazany krwią. I wtedy ten stwór właśnie... Jakby oni są bezpieczni? Nie rozumiem tego do końca. Oho. Where are you going? I thought I just heard my name. No nie zdawało ci się. Dlaczego wy wszyscy wypieracie? Tam się tyle rzeczy popieprzonych dzieje, a oni wszystko wypierają. O Boże, wydawało się. Mindfuck. No hello, nie bardzo. Oni wszyscy udają, że czegoś nie widzą albo czegoś nie słyszą. Wiem, że nasza psychika może wiele jakby z nadzieją paranoidalnie. Wiele sobie, że tak powiem, wyobrazić, ale no tutaj wszyscy coś widzą albo słyszą, więc nie kumam, dlaczego tak bardzo i usilnie to wypierają. Okay, then 911. You mean 911? Who says 911? I don't know. Anyway, yeah, but like what should I ask for? Spoko, Sebastian. Ten custom nie zniknie z YouTube'a, także zamiast zaciekawienia nie możemy po prostu wezwać pomocy. Ten custom z bengalskimi tygrysami jest bardzo, bardzo dziwny. W każdym razie muszę sobie nalać oczywiście ciu. They cut my friend Jacob down from a tree. No super, że nagle ktoś w końcu nazywa rzeczy po imieniu. No hello, tutaj jest coś zesranego. Tym bardziej, że widzieli tyle już rzeczy. I chłop słyszy, jak ktoś wypowiada jego imię i milczy. Numer alarmowy? Co się dzieje? Okej. Lekceważąco podejrzliwie, no raczej. Well, that's weird. No, hello. You try the hang up thingy. What? Here. What are you doing? I don't know. It's what they do in movies when the phone goes dead. You tap on the little thingy. We're not in a movie. Okay. Well, you know, how do you know that? Maybe that's just what they want you to think, man. Truman Show, nie? Oglądaliście kiedyś Truman Show z Jim Carreyem? Całe jego życie to było po prostu Big Brother, nie? W cudzysłowie oczywiście. Well, not a landline. What? The radio hut has some old broadcast gear. Where you do your announcements? Where I curate my sweet summer jams, yeah, and where I do the PA announcements. It has some old equipment there. I think we could probably break something up and get a message out. Było obejrzane i to nieraz, no właśnie. Fajny film. Let's head over there and see if we can contact somebody. Put that back, Dylan. Spokojnie. I will put it back when. Nie ma tutaj miejsca na agresję, na nerwy. Trzeba podejmować rozważne decyzje. Chociaż i tak pewnie ktoś mi zginie. Nie wierzę, że nie. Okay. Okay. Probably the weather. What weather, Ryan? Maybe it was the bears. Bears. Bear. And why does everyone blame everything on bears? Okay. So, for the sake of argument, what if that bear that cut our phone line and just cut out all the power? What if that bear is waiting for us out in the hallway? Ja, słuchajcie, na tego beboka będę nadal mówić Abba, bo dla mnie to jest tak jak w tym serialu. One bardzo podobne są, jak ci te ludzie, którzy już ludźmi, można powiedzieć, nie są, tylko Abby. Polecam wam miasteczko Wayward Wayward Pines. Nie wiem jak to wypowiedzieć. Bardzo fajny serial. Żałuję mega, chyba 2 sezony wyszły. Żałuję mega, że nie, że jakby odeszli od tworzenia dalszych sezonów. Daje jej swoją broń, będzie jej potrzebować. Do you think she really needs it though? She needs it just as much as we do. She's staying in the lodge. We're going out there. You literally just said there might be something dangerous in the lodge. When? Like 20 seconds ago. Okay, sure, but that's because I really wanted the gun. Just give her the gun, man. No dajmy jej tą broń, bo słuchajcie, ona... oddajmy jej, no bo ona dobrze sobie radzi z bronią generalnie, nie? All right. You're right. Jeśli chodzi o twoje customy, to w mojej topce są ten w klimacie Silent Hill, jest ten legendą. No tak. Jeszcze na Halloween chciałabym ograć kilka takich customów fajnych, też powychodziło. Znaczy utrzymują się w klimacie mystery, więc na pewno będą ograne fajne, mroczne. No oddaj jej tego shotguna, ona sobie dobrze radzi z bronią. Chin up, big guy. I wouldn't really know what to do with it, okay? I trust you. No, broń może być bardzo niebezpieczna w rękach osoby, która nie potrafi się nią posługiwać. Myślę, że on raczej nie zrobiłby nic dobrego z tą bronią. Zobaczymy, czy jej ona coś da. Kurde, znowu ta wyspa cholerna. Kto teraz? Co, znowu Tyrolka? Ona, o Boże, nie. No to mówiłam, że to jest nie koniec, że pewnie ja ją uśmiercę mimo wszystko. Zobaczycie. Jezu, ta Tyrolka. Ona nie chce. No i pięknie. On już tu jest. No ona idzie na tą Tyrolkę. No i ja na to nie mam wpływu. No ja zwijaj powoli, bo on to usłyszy, hello. Ale to i tak trzeszczy. Przyspieszyć? Nie. Nie. No to ja już umieram. Ja walę. Ja walę. Udało się, moi drodzy. Oczywiście te bożonarodzeniowe customy są super w duecie z Frota. Dziękuję bardzo. Ja. Słuchajcie, właśnie chciałam powiedzieć a propos muzyki. Jestem tak wściekła i tak zła. Widzieliście, że wybrałam muzykę do transmisji, bez licencji, bez tych nieszczęsnych praw. Nie, moi kochani, nie. Na YouTubie już 4. dzień z rzędu pozbywam się i wyciszam prawa autorskie z tych 2 części podzielone z 1 live'a. To jest po prostu żenada. To nie jest żadna do transmisji nagrywka, bo i tak są prawa i tak. I to nie tylko ja je mam, bo sprawdzałam u innych youtuberów. Dobra, zobaczmy, co ona nam tu podpowie. Perceptive manipulation. The work of a magician. Now you see it, now you don't. Blink and you miss it. And you wouldn't want to miss it. As always, there's more to see. And as always, the choice is yours. Would you like to see more? No oczywiście. Jak masz mi coś podpowiedzieć, to poproszę. Chociaż tamto, co mi pokazałaś, to nie kumam, dlaczego tak się stało. O kuźwa. So it's goodbye again. I'll leave you with this. Remember who your friends are. Remember who's looking out for you. Ona jest moją ulubioną postacią w tej grze, muszę wam powiedzieć. To stara baba z lasu. No i co? Rozpoczynamy 5. Wow. Dalej wszyscy żyją. Ale wiecie jak to jest? Można to spieprzyć na sam koniec. Mogą żyć wszyscy, a na końcu zakopię, słuchajcie, wszystkich. I nikt mi nie przeżyje. To dopiero będzie przypał. Ja? Wkurzyłabym się bardzo. Hey, I couldn't find anything to eat. The kitchen's pretty cleaned out. Oh shoot, I left my bag. I brought you this. No ja uważam, że tutaj oni powinni mu amputować tą nogę. Było ognisko, przypalić mu tą nogę, żeby się chłop nie wykrwawił. Ja wiem, że to jest takie teoretyczne, nie? Ale powinien mieć amputowaną, bo jak dla mnie to coś może zarażać. How are you holding up? I'm just happy you're okay. Are you okay? I'm sorry. I just asked you that. It's okay. All right. They're off to find a radio or something. What's with the they found another in Mr. H's office, so just in case. And what happened to the lights? Not sure. Any better? A z tym światłem to do dupy, bo ewidentnie widać i gdzieś to było napisane, nie pamiętam gdzie. I widzieliście, jak zrobiliśmy mu zdjęcie, bo ja to pamiętam o tym świetle. I cholera, że ja nie wzięłam wtedy tych fajerwerek. Też żałuję. Oho. Odezwać się, no chyba cię pogięło. Nawet się nie odzywaj. I thought you said Dylan and Ryan already left. Stay here, I'll check it out. We'll be fine. Just be careful. Stay alert. Jesteście tam? Mam nadzieję, że transmisja idzie. No, tutaj może być niefajnie. Szkoda by było, gdybym ją uśmierciła. No, ale mamy broń, słuchajcie. Jestem, to dobrze. Ok, czyli wszystko działa. Boję się, że wiecie, no nie wiem, strzelę i po prostu... Albo refleks mnie zawiedzie. Ale nie wiem, gdzie resztę wywiało. Nie no, w porządku. Jak już ktoś się odzywa, to znaczy, że jest wszystko w porządku, bo... Julcia, nie mogę teraz. Kto tu jest? Pytanie u góry. Czyżby Abba, w sensie Bebok tutaj zdąży? O Boże. Widzicie, on jest cały umazany w krwi, jakby miało go to przed czymś chronić i on też wtedy oblał tego gościa. Jakby oni faktycznie chcieli nam pomóc, nie? Fajnie, że on jej nie widział. Mhm. Też jesteś, no to super. Hejka Serenity, witam. Nie uśmierciłam dotąd nikogo. Jeszcze. Ale to się wszystko może zmienić. Jesteś chora? To nie jest skradanka, asasyn i tak dalej. Chłop cię zaraz zauważy. Pogięło ją. No, Simon. When you find them, Jak ich spotkasz, niech leje się krew? Deszcz i burza. No u nas jeszcze nie leje, ale się zerwał okropny wiatr. Okropny wiatr. I ewidentnie coś idzie. Pytanie, czy ten wiatr to rozwieje? No to nas głupia. Oh fuck. No i po broni. Po cholerę ja jej dałam tą broń. Hejka, Artur, witam cię serdecznie. Ja pierdzielę, no po to jej dałam broń, żeby mu oddała. Yes, so like I was just, you know, thinking about like the start of summer and when we first met and started camp and like now that summer's over and you know, is that like the last time we're gonna see each other, you know? Z nim jest źle. Z nim jest bardzo źle. Serce ci podaje na dłoni, śmiało, nie martw się, Caitlin. Hey, I'm kind of pouring my heart out here. Nick, I'm sorry. Can we talk about this later? I'm really freaked out and it's just not a good time. Maybe I was misreading the situation back there, but I kind of felt like a little bit more was going to happen. Well, did you want a little bit more to happen? Serio? Hey. O. Sorry. I just mean. Mówię wam, że on się zmienia. On się zmienia w to coś. Mogli mu amputować tą nogę. No jest kapa. No dla mnie na to, że ktoś przeżył, to nie jest sukces, jeżeli zamienia się w to coś. No wiem, widzę. Just saying that because I'm hurt. Nick. What's going on out there, Caitlin? We have died. We've died. It's okay. I got this. No nie wiem, czy ukrywanie się z nim to jest dobry pomysł. Się ją zaraz przemieni i będzie dopiero. Oh my God. What happened? Jesus, where's the gun? We gotta get out. No, we have to hide. No, ukryj się. Ciekanie tutaj nic nie da. Jeszcze z gościem, który się zaraz przemieni. Ścieżka do domku obozu letniego. No tutaj się może coś zesrać, szkoda by było. No, skoro jest 10 rozdziałów, o cholera. To teoretycznie jesteśmy już w połowie gry. Aha, to ja muszę iść, o cholera jasna. mogą gdzieś tutaj, wiecie co być. Camp radio? Karty. No, like DJ or music, something. Oh. Yeah, I mean, I like music, proponuję tutaj nie spaczać z drogi. Quantum physics? No nie, no po prostu zesram się zaraz. Yeah. You don't really seem like a science guy. Oh yeah, I mean, you know, not here. To nie są te domki, ale ej, to nie są te domki? To są te domki, gdzie I'm sorry. Wcześniej... I'm so completely fascinated by this. What do you mean by not here? Not here at camp. I do that at home, and then here, I, You're a wise-cracking smartass? That's a little harsh, but... No? Okay, so maybe I was a little nervous when I arrived in an uncomfortable social situation, and I overcompensated a little bit by making a bunch of jokes. You played into it. Yeah, I mean, people kind of enjoyed the blasé Dylan. And do you enjoy the blasé Dylan? Not yet, like, you know, whatever, man, it's pretty cool. It's fine. I like Dylan. Well, it's nice to meet you, Dylan. I'm Ryan. Well, actually, I'm let's get the fuck out of here, Ryan. Yeah, I like him. He's that makes a lot of sense. Idziemy, bo przecież wiemy, że mamy Beboka za plecami. Ale no tutaj to raczej chciałabym się rozejrzeć. A ciekawe, czy ten misiek będzie, którego nie zabrałam. Pamiętacie? Pamiętacie misia? Okej. Okay. Czy tutaj coś leży? Jakaś pułapka? Hej. Wow. Oho. Pytanie, czy faktycznie ją zabierać? Kurde, a jakby to gówno w to weszło? No właśnie. Chyba, że ktoś... Something like that could really take your hand off. What is this doing at a kid's summer camp? I don't know, man. That's... It wasn't here over the summer. I mean, if it was, then we would have noticed that, right? Well, whatever it was trying to catch. Mi się ktoś poprzeminął z wiatrem, no raczej. No okej. Okay. Gorzej, jeżeli w to miałby wpaść, wiecie... Bebok, ale no, równie dobrze mógłby ktoś tutaj wpaść z ekipy, to tak? Tak. Czy tu da się wejść? Ale to już bym miała znacznik chyba, prawda? Pamiętacie tą chatkę z misiem? Kurde, a jeszcze ta fiolka tam na te szczochy. Wszędzie bym chciała zajrzeć. Weź na tu podejdź. Może to wcale, wiecie, nie jest na sztochę, tylko kurde... Może tam była ta krew taka? Do... Czemu się tym nie oblejesz? Powinieneś się tym oblać. Ja bym tam wolała, żebyś to zrobił, ale okej, nie chcesz, to nie. Tam nie mogę iść. Tu coś mogę? Nie. Jezus, tam są takie... To jest to jest to miejsce, do którego oni chcą dotrzeć, a do którego ja chciałam wleźć, pamiętacie? O kurde. Widzicie, kurde, mogło to wpaść w to. Mówię wam. Kurde. On by wpadł w to. Ja chyba zjaniłam to. Nie no, to był sztos. To był sztos. Gratki. Pogratulować. A tu jest ten otwarty budyneczek. Tu bym chciała podejść do środka jeszcze. Czy tu będzie ten misiek, którego ja wtedy nie wzięłam? Jest. Patrzcie. Wtedy go nie zabrałam. Ale nie mogę. Ciekawe. Tu nie mogę, a tu? Co to jest? A to już żeśmy brali chyba wtedy, nie? Freak show goes. Mhm. Jakże stanęło w płomieniach. A tu? Nie. I jeszcze po drugiej stronie. No nie. Na serio? Tu nie ma nic w tym domku. Weź się jeszcze cofnij. No. Dobra. Szkoda, bo chciałam jaką kartę. Idziemy tam, czy nie? Może tu co będzie? Żałuję, że tamtej karty nie zabrałam, ale chyba i tak nie mogłabym jednej wybrać. Coś pisaliście wtedy, pamiętacie? Że nie można dwóch wybrać naraz, tylko po prostu jedną. No więc, no dobra, zebrałam jedną. No i jakby nie miałam wyboru, tylko po prostu gra sama zdecydowała. O, mam pustelnik. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To gitara. Weź no tutaj, kliknij. O co tu chodzi? Ale tutaj na czacie dzisiaj wyjątkowo cicho. No, każdy jest skupiony. Ślady pazurów, zebrano dowody. Wszyscy są skupieni. No dobra. Godej. Godej. No powiedzmy, że wszystko ok. Pamiętacie, nie? Z przepowiedni tej Baba Jagi, jako odpierdzielał mu dłoń. No jak dla mnie błędem było, że tamtemu nie amputowali. Co tu się wydarzy? Skupieni, skoncentrowani, co tu się wydarzy? Anything over here we can use? The power tools? No. Zaraz będzie teksańska masakra biomechaniczna. No, jeżeli będzie taki wybór, to odetnę mu tą rękę, bo ja uważam, że błędem było nie odcinać tamtemu nogi. Ale jakby chyba nie miałam wtedy wyboru. No to jeżeli będę musiała odcinać mu rękę, to znaczy, że on zostanie ciachnięty w takim razie. Portable radios and whatever, so I think the range is about a mile. How do you even know all this stuff? I just kind of picked it up. The technical stuff has always been a little hard for me to get a handle on. Też tak czujesz, Artur? Well, no. If you like, I could show you the ropes. Like a class? Yeah, it's easy, like climbing. Sign me up, teach. Anyways, this thing's gonna need a bit of a power up, but that's where this comes in. Dust magnet. It's supposed to be a signal booster. It's kind of janky looking, but it's worth giving a shot. So, you can actually talk to people with this thing? Yeah, well, it's not a two-way radio, so, you know, we can talk, but then the best we can do is switch it over to the receiver and see if anyone broadcasts anything back, which is unlikely, but... No nie do końca. It is what it is, I guess. Ja nie powiedziałam, że to jest takie... So what should I say? Może coś to da. Just like make it sound urgent. Okay. Hello, how's it going out there? This is we need help. This is brzmi jak powołanie o pomoc. Hej, jak leci? And there's been a horrible accident, attack, some stuff bad here. We need your help. There is a swarm of bears, and they are everywhere. And there's these hunters too, and they seem to be shooting at the bears and also at us, which is not good. And a few of our friends are hurt, and we are in desperate need of help. So please, I mean, there's vicious bears, and we don't know what to do. So please, come help us. SOS. This is an emergency. Save our ship. Come on down. Please help us. Did I do good? Was that swarm of bears? Yeah. Herd of bears. Yeah, I've heard of bears, but oh my god. All right, I guess I should just like switch this over to the receiver and see if we get anything back. Yeah, okay, yeah, I'm gonna keep an eye out while you do all this techie stuff. Okay, yeah, sure. Co on tam widzi? No, super po prostu. Ja pikola. No i patrzcie, i on nic nie mówi. Niby patrzę z politowaniem na gościa, który mówi o niedźwiedziach, a sam nic nie mówi, że słuchaj, hello, na zewnątrz jest bebok. Dwóch mężczyzn... O Boże. To nie wiem, czy to nie będzie ten gość drybla z tym staruchem. Jesteśmy w dupie. No. Może byś kurwa... Przepraszam. Może byś powiedział, że na zewnątrz jest bebok. Ja nie mogę tego pojąć. Dlaczego oni między nimi nie ma w ogóle zero przepływu informacji. Mnie to po prostu irytuje Max. Teraz się aż po prostu zirytowałam. Zirytowało mnie to, bo już powtarzałam o tym wcześniej. Oni w ogóle sobie nic nie mówią. Przepraszam, ale to mnie akurat zdenerwowało. Nie no, spoko, ale ci zdało mi. No, hello, właśnie o tym powiedziałam. Dlaczego mu nic nie powiedziałeś? Przepraszająco, nie byłem pewien. Proszę, weź se zmień mózg. Nie byłem pewien. Skarada się przy nim bebok, a ten nie był pewien. No ale no musiałam to tak niż jeb się, bo no, nie zasłużył sobie na taki tekst. No i spoko, nic się nie dzieje. Przez idiotę zginiemy. Is it a bear? I don't think bears can jump like that. Wolałabym, żebyś nie strzelał. No nie będę strzelać, pogięło cię? Co to? Fuck. What? Caitlin, Abby, they're coming up the path. Oh shit. They're coming toward us. We gotta warn them. What about the PA? Up top? Yeah, okay. Yeah, we can tell them to hide or something. Yeah. No. Oh, shit. Żebyś wiedziała, Marta. Hold the button. Kaylin, get into a building now. Do not come up here. There's an animal outside the radio hut. Get into a cabin now. Go. Oh fuck, dude. They're gone. Ja nie wiem, czy one sobie zdają sprawę, że mają za sobą gościa, który za chwilę będzie pewnie niebezpieczny. No, ja też się pytam, bo zawarliście na całej linii. Musimy to zabić, z desperacją możemy coś zrobić. Is there anything we can do? I don't know. I don't know. It's just an animal, right? I mean, maybe we can scare it off? Well, yeah, I mean, if it has hearing like a dog. No, właśnie takie wysokie dźwięki. O, właśnie sprzężenie. No, na przykład. Myśl. No. Zrób to. No ja myślę, że to byłoby coś, bo raczej za tak tego nie zabijemy, o. Prędzej to nas zabije. Ponaglająco spokojnie weź głęboki oddech. Hey, Dylan, just take a breath. I'm sure you can figure it out. Okay, yeah, right. Nie ma nic gorszego niż panika, słuchajcie. Może kiedyś wam opowiem. What's missing? Panika może spowodować, że można stracić nawet życie. Trzeba się zebrać do kupy i myśleć racjonalnie. Ja wiem, że to się tak mówi, bo ludzki umysł różnie reaguje w różnych sytuacjach. Dobra. Nie, weź tą rękę. Weź tą rękę. Bierz piłę. Tnij tą rękę, kuźwa, przecież to zaraz do krwiobiegu. Strzelba, piła łańcuchowa, piła. Strzelbą pogięło cię, odłamki mogłyby rozpieprzyć mu łeb. Dobrze by było teraz czymś to usmażyć, że tak to ładnie nazwę. To tylko draśnięcie, dostałam osiągnięcie, słuchajcie. No i stało się. On jest w szoku. The button. No widzicie, udało się. Ale jesteśmy bez ręki. Lepiej bez ręki niż bez życia, chyba nie? Chyba nie boli. Nie boli. Zrobimy fufu i przestanie. On jest w szoku. On jest w szoku. Nie dotarło jeszcze do ciebie, że nie masz ręki, nie? No, on jest w szoku po prostu, Artur. Plasterek. Nie mam ręki. Dlaczego to zrobiłeś? To nie był zły pomysł, bo by to się rozprzestrzeniło, 100%. Is it safe? Nie, tu nie będzie w ogóle bezpiecznie w tym miejscu. Na razie. I think we're okay for now. We ran into one of those hunter guys. Ah, crap. Yeah, chased us out of the lodge. I think we lost him on the way up here. You get a message out? I think so. Great. Słuchajcie, nadal wszyscy żyją. A nic, takie tam. Nic mi nie jest, tylko straciłam dłoń. Takie tam, fufu. No, jesteś szoku. Caitlin, where's your gun? I lost it. One of the friendly locals wanted to say hi. What the fuck? Did she shoot at us? To jest ta laska z początku. Tylko... co, na oka nie ma? Ja pikole. Should we follow her? To była ta laska z początku gry. Na bank. Pamiętacie, ten policjant jej strzyknął coś w szyję. No, ona żyje. Oh shit, Dylan, what is that? Ej, co to jest, Jacob? Ej, nie, bo... Nie, no przecież uratowaliśmy go z tego lasu. On miał takie... slipki czarne. Hej, Krystek. Ta od starej baby? Nie wiem, czy od starej... No, ta od starej baby, tak, tak, ta od starej baby. Hej, hej, Krystek. Krystek, nikogo jeszcze nie uśmierciłam. Teraz jakiś trup leży w basenie. Ale ja nikogo nie uśmierciłam, to nie ja. Jakiś trup jest w basenie. Nie ode mnie to zależało chyba. Ale nie wiem nawet, kto to jest. No, w slipy miał jak Jacob trochę, ale... Na szczęście... Bo mogłaś. Mam kartę, więc znowu nam coś przepowie. No wiem, że mogłam kogoś uśmiercić. Przypuszczam, że nie jedną osobę. To nie on w tym basenie bez obaw. Okej. Pustelnik. With the hermit comes isolation, loneliness. But reflection, too. Perhaps, given some thought, the hermit who gives chase can guide you to safety. But that all depends on your actions, not his. I want to show you more. Would that be all right? No tak, pokaż. Ale te twoje pokazywanie przyszłości, to nie wiem, czy to ma mnie... pokazać, że mam tak robić, czy nie, bo tak. I już była... A to Jacob był chyba teraz. Boże, ten to non stop wpada w jakieś pułapki. Raz był w pułapce, zaplątał się w siatkę, nie? Teraz co? Wpadnie w pułapkę taką na niedźwiedzie. Mam tylko nadzieję, że nie popełnisz tego błędu, co wszyscy z Abby, ale nie mówię nic. No nie, nie mów mi nic. Pięknie wyglądasz, oczywiście. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, my lecimy po prostu jak... Nie wiem, już mamy 6. rozdział, jest 10 ponoć. Dziękuję, dziękuję. Emma! No, to mamy Jacoba. Jesus Christ. Boże, ty łajzu. Co to za babka? Znowu była ta stara baba z lasu. Widziałam ją, jej kiecę. No ale one są umaziane krwią, nie? Powinien być, powiedzmy, w miarę bezpieczny. Zełko zawsze pięknie wygląda. Dziękuję bardzo. Boże, zaraz normalnie skrzydełka dostanę i odlecę. Dobra, trzeba by było znaleźć jaką kartę, nie? Karta, karta, karta. Dać mi kartę, kartę. Czy ja mogę tędy przejść? Nie mogę. No to do dupy trochę, nie? Tu? Kurde, jak ja tam pójdę. Nie, nie mogę tam iść. Czekajcie. No nie mogę. Czemu nie mogę przejść tutaj dołu? A tu? Też nie mogę, ale lipa. Czemu? Czemu nie mogę tędy przejść? No nic. No, chciałabym. Tylko tak przy okazji to mam pytanie. Dajesz. Może tu to te gwiazdy? Nie wiem. Nie wiem, że tam na dole nic nie było faktycznie. Czy ja wolę złoto czy srebro? Ogólnie kocham złoto. Mam ciepłą urodę i powinnam chodzić w złocie. Ale złoto jest generalnie drogie. I chodzę w srebrze, więc na co dzień cały czas używam srebro. Uwielbiam też srebro. Wiem, że bardziej mi pasuje złoto, ale tak jak mówię, no, że tak powiem, wybieram srebro i na co dzień chodzę w srebrze, srebrny naszyjnik, kolczyki, bransoletki, no srebro, srebro. A co? Ale złoto bardzo lubię też, no tylko po prostu złoto zakładam, że mam tego mało, to zakładam je po prostu okazjonalnie. No, żebym się po prostu dłużej, że tak powiem, żebym je miała na dłuższy okres użytkowania, o, że tak to ujmę. Nie martwcie, świstaki też zawijały w sreberka. Także ja lubię jedno i drugie, aczkolwiek tak jak mówię, no z braku, już tak powiem, dużej ilości, w ogóle jakiej większej ilości złota. W sumie to z kolczyków pani mam złotego, naszyjnik tu mam pozłacane, ale to tak jak mówię, no gdybym raczej, no mówię, to raczej srebro, no. Mamy aparat. Dowody. Może coś jest na tej karcie pamięci. Znaczy nie może, tylko na pewno. No raczej. Bylebyś tylko dożył, żeby komuś pokazać tą kartę, nie? Okej. No to jest to może to, że te gwiazdy wskażą dowód. Nie wiem. I teraz pytanie do Sołka, gdzie on tę kartę wsadził. No też się zastanawiam. Na pewno ja nie będę, słuchajcie, nie ja dostanę tą kartę, nie ja jej będę dotykać, więc pozdrawiam osobę, która to będzie robić. Tu coś? O, tu coś jest. Nie. Wzięłam, jest. Wieja znaczy co? No tak. No dobra, to idziemy dalej. Jak mamy kartę, to mamy kartę. Nie ma cu. Boże, ale ja wiem, że ja mogę tu zginąć. Najgorsze jest to, że my w tą na pewno pułapkę wpadniemy. Że jak się będziesz patrzył i szedł tyłem, to na pewno wpadniesz w pułapkę. Tylko kurde, on jest tą krwią umaziany. Może nas to przed czymś uchroni. Oh God, Emma! Ah, Jesus Christ! Daj jej kartę, daj jej kartę. Powąchaj, powąchaj. Zaskoczeniem nastraszyłaś mnie z radością, no nie wierzę. No z radością. Albo nie pokazuj. Powiem wam, że jej postać coraz bardziej mi się podoba. Może w tym małym muszczku tam coś jednak jest i ona jest tylko taka pozerka, nie? Tak jak stwierdziła, że gra tak jak wszyscy tego oczekują. What? It was like what, Emma? Like out of a horror movie? Okay, well, it was probably just like a bear trying to defend itself, you know? Oh, don't be a dick, you know, it's a fucking bear. No, you're right. You're right. Nie kumam z tymi niedźwiedziami. O co chodzi? Oni są jakimiś debilami? Wyobrażacie sobie, że jesteście w takiej sytuacji i cały czas pieprzycie o jakichś niedźwiedziach? Odcinają sobie ręce. Chłopa coś ugryzło. No widzą ewidentnie, że jest to jakiś bebok. I dalej pieprzą o niedźwiedziach. No to jest hit po prostu. Laskę prawie wpierdzielił. Przeproś, bo naprawdę na nic się nie nadajesz, Jacob. Ja na dziś już niestety uciekam. Powodzenia, nie zabij nikogo, proszę. Dzięki, Marta, i życzę Ci udanego wieczoru. No i zapraszam później na powtórkę na YouTube. Ja pikole. Ta deska tam była, nie? Zajebiście. Dobranoc, moja droga. Ukryj się, uciekaj. Chyba nie wiem. Ukryj się. Ostatnio to... Ja dostałam jakieś osiągnięcie i ono było po angielsku, więc nie wiem do końca, czy... O co tam chodziło? Ja pierdzielę. Zesrałam to, nie? Fuck! Za długo to trzymałam. Przecina ci Twitch, no bardzo mi przykro. Ja pierdzielę, ile tu jest pułapek. To jest to, co pokazywała ta. No przecież wleziesz! Otwórz pułapkę, no na pewno szarpanie coś da. Otwórz pułapkę. Szarpanie na bank coś da. Żeby nas puszczać od razu, jak nie będzie słuchać bicia serca ani tego czerwonego światła. Pewnie tak. Miejmy nadzieję, że nas oszczędzi. Chciałabym dzisiaj na live'ie zakończyć 7 rozdziałów. Serio. A, to jakaś laska jest. Kto to jest? Is she like one of those hunter dudes? I don't think so. You okay? I don't know who that other girl was. I've never seen her before. Następnym razem będę tak robić, ale na szczęście no Jacob nie zginął, nie? Dostał po prostu w łeb. Mam nadzieję, że ten stary i tamten dowiedzą, jak się, że tak powiem, bronić przed tym czymś, ewidentnie. Bo chodzą sobie jak gdyby nic po nocy i żyją, słuchajcie, dalej. Nic im się nie dzieje, więc potrafią się przed tym głównym zabezpieczyć. Nie wiem, czy to wtedy, jak ten staruch nie powiedział do tamtego, niech krew się, jak ich spotkasz, to niech krew się leje, to nie wiem, czy to miało nie brzmieć tak i nie chodziło na przykład właśnie o to, żeby polać ich wszystkich tą krwią, żeby byli bezpieczni. No nie wiem. Interweniować? No. Interweniuj. Patrzcie, on już jest prawie przemieniony. To jest hit w ogóle. On jest prawie przemieniony. Nick, what do you... No mówię wam, przecież oni mają tutaj bombę, tykającą bombę wśród swoich. Weź go w pierdziel. No i co? Pomóż mu, no co? Ej, może te stwory, no bo on się prawie przemienia, może te stwory boją się wody, to byłaby zajebista podpowiedź. Może oni go, może to właśnie byłaby podpowiedź. Sposobem. A może to kanibale i go teraz zjedzą na koniec. To jest myśl z tą wodą, tylko co tu, jak wpieprzyć tutaj do basenu Beboka, nie wiem. Just try to rest. I'm sorry. Quit moving so much. It's pretty clean from what I could tell. I mean, it's not bleeding. But you need to see a doctor. Musisz iść do lekarza. No hello, nie mam dłoni. Chyba będę musiał, jak się stąd wydostaniemy. This is all I've got left from the nurse's station. Fun. You better hope we find you some real help before they wear off. We need to be keeping a record of everything that happens for the police. Yeah, dead girl in the pool needs some explaining, huh? Easy, man. And like photos, whatever we can. I've got a funny feeling the cops are not going to want to believe any of this crazy shit unless we've got some hard proof. From now on, if you got your phone and you see something, take a photo or a video or whatever. Wow, wow. A nie będziesz dalej mówił, że nie jesteś pewien, że widzisz przed sobą to, co widzisz? Okay over there, Abby? Look, why don't you look around and see if you can find anything to help make Nick more comfortable? No co mogłoby tutaj posłużyć? Nikowi, bo nie wiem. W kiblu? Może się wysiuramy. W kiblach nic nie ma. Ja powiem wam, że słabo tutaj, średnio widzę cokolwiek. I wonder where Caleb is. Zdjęcie obozowiczów. O, tam jest coś jeszcze. Tam są jakieś jeszcze pomieszczenia. Czekaj, tam. Nie wiem, czy tutaj... O, czekaj, coś tu jest? Czy mi się zdaje? O, jest! Wzięłam to. No, mamy kartę. Słuchajcie, mamy kartę. Bardzo dobrze. Coś jeszcze? Nie widzę tutaj nic, co mogłoby mu ulżyć w cierpieniu. O, coś tu jest. O, wow. Piękny rysunek. No raczej. No a w tych szafkach tutaj to nic nie ma? No tutaj już dotykałam, no i co? Nic takiego nie widzę. A z wami mogę pogadać? Niekoniecznie. No nic. A tu? Dobra. Nie wiem. Teraz będę czytać, co piszecie. Poczekajcie, bo ja się tutaj... Pisaliście o Abby, jakimś błędzie, więc chcę tutaj... się skupić maksymalnie, zanim przeczytam, co piszecie. No, zdecydowanie, przecież on się już... On nie jest chory, on się po prostu przemienia. You know, something was weird when I tried to clean his wounds too, at the lodge. What do you mean? Well, all of his clothes were bloody, but I couldn't find where he was bit, or scratched, or whatever. He just kept moving around, like he didn't want me to see how badly he was hurt. Huh. Rabies? He's not frothing in the mouth. I think Abby would beg to differ. Point. Yeah, isn't aquaphobia a symptom of rabies? Hydrophobia, yeah, but I think it's more about a fear of drinking, not just getting wet. This was like my cat in the bathtub. Yeah. Abby? Yeah? Can I ask you something? Of course. Ja pikola. Nick. Please, just tell me. No, wolę go nieraz wścieczać, bo to była druga odpowiedź, była dość agresywna. Coś tu się odwali. Coś tu się odpieprzy. Dlaczego ci się nie podoba? Z obawą, jesteś inna. Nick, you're different. No. Just Nick. No raczej nie. Nie jesteś. What the hell? Jezus, nie widzicie, że on jest prawie wygląda jak zombie? I do. I really very smart, aren't you? Poor stupid Abby. Stop. Okay. Easy pickings. Right off the blow. This isn't you. This isn't you. Ja kole. Abby, everything okay? Holy shit. Ja pierdzielę. No i co teraz? Ja walę. Bierz to. Bierz to. Bierz to. Bierz to. Jemu by i tak już nic nie pomogło. Musisz uważać teraz na Abby. A tak, pytanie z innej beczki. Byłaś kiedykolwiek u wróżki, jakieś taroty, coś tego? Zaraz odpowiem na to pytanie. Dobrze, dobrze zrobiłaś, bo gdybyś nie strzeliła, byś miała trupa. A, dobra. No nie, bo jemu to już nic nie pomoże. W sensie takim, no ewidentnie się chłopak przemienił, więc zastanawiam się tylko, czy nie piszcie mi, co musiałabym wybrać, tylko czy byłaby opcja, żeby on nie został ugryziony i czy tak musiało być w scenariuszu, nie? Że on po prostu zamieni się w tego wilkołaka, czy ABB, czy co to, bo to dla mnie to w ogóle wygląda jak wilkołak. Taka Abba wilkołak, no niedźwiedziem to nie jest. Musiało, okej. Czyli dobrze, że nie miałam na to wpływu. Kolejna kwestia. Czy byłam kiedyś u wróżki tarot? Nie. Nie, Sebastian. Nie byłam nigdy u wróżki. kompletnie nie wierzę wróżkom. Uważam, że wróżka jest przeinteligentną osobą. Każda wróżba będzie pasowała, zależy jak ją zinterpretujesz. Po prostu ja mam takie podejście do tego. Więc no... Mało tego, nie uważam, żeby wróżby były czymś dobrym, ponieważ ktoś, kto to bardzo, bardzo tym się sugeruje, mówię sugeruje i korzysta, oczywiście to jest każdego sprawa, to zbyt czasami może jakby zawierzać temu, co usłyszy od takiej wróżki, no. Mam koleżanki, które korzystają i bardzo się tym sugerują. Żenada. Tak mi się nasunęło pytanie a propos starej baby z lasu. Nie, ja po prostu jestem człowiekiem, kobietą, która twardo stąpa po ziemi i uważam, że na wszystko, dosłownie na wszystko, no poza szczegółami takimi jak choroby i niektóre, bo też nie wszystkie, na prawie wszystko w życiu mamy wpływ tylko my ludzie. Niekoniecznie my konkretnie na nasze, bo my na nasze mamy bardzo ogromny i duży wpływ. Natomiast jeżeli coś się wydarzy, to niekoniecznie musi być z naszej winy, ale też z tytułu po prostu innego, drugiego człowieka. W 3/4 przypadkach tak jest, że za wszystko odpowiada człowiek. Nie konkretnie to musisz być ty, ale czasami ktoś inny ma wpływ na twoje życie. W wielu kwestiach masz ty wpływ na swoje życie. Przypadki losowe, typu choroby i tak dalej, to już jest, tak jak mówię, kwestia losowa, ale też nie do końca, bo czasami na niektóre schorzenia, dość ciężkie schorzenia, pracujemy na nie całe życie, więc wielu schorzeń również dałoby się uniknąć. Także jestem człowiekiem, który uważa, że jesteśmy naprawdę no, kowalami swojego losu, po prostu. Ale tak jak mówię, no, są takie odrębne przypadki, gdzie no, niestety nie mamy na to wpływu, po prostu no, tu są pewne różne tragedie, chociażby chore dzieci, niechore dzieci rodzą się z takimi choróbskami, wadami i tak dalej. No są pewne kwestie po prostu, których nie przeskoczymy, no i nie mamy po prostu na nie wpływu i już. Więc no, takie mam zdanie na ten temat i nie chciałabym nigdy sugerować się tym, co ktoś mi powie. I po prostu uważam, że sama mogę dojść i sterować swoim życiem i tyle. Aż miło posłuchać ciebie, chętnie się dowiem, jakie masz zdanie na pewne tematy. No tak, ja po prostu nie chciałabym nigdy, żeby ktoś decydował o moim życiu. Albo wpływał na moje decyzje, na moją podświadomość, a takie właśnie wróżby nie muszą być wcale źle. Czasami niektórzy traktują wróżkę, mam takie koleżanki, jak takiego dobrego psychologa, nie? Ale to naprawdę, to nie jest... Zależy, kto do tego jak podchodzi, czy zdrowo, niezdrowo, jakie ma kto do tego po prostu podejścia. Nie wiem, czy dobrą trasę wybrałam. Jezus, ten bebek tam jest, widziałam go. Także no. Oczywiście w życiu jest ciężko. Czasami są takie sytuacje, które nas po prostu najzwyczajniej w świecie potrafią złamać. I nawet najsilniejsza osoba psychicznie nie da rady i będzie potrzebowała czyjejś pomocy, więc... No, ale ja po prostu z wróżek nie korzystam, nie chciałabym. Nawet gdyby to było prawdą, słuchajcie, nawet gdyby to było... I coś by w tym było. To nie chodzi o to, że ja tutaj coś twierdzę, że na pewno jest to jakiś shit, ale... Czekajcie. Ale nawet jeżeli jest to prawdą, to też nie chciałabym być, bo tak jak mówię, no nie chciałabym, żeby jakieś tego typu rzeczy jakby w przyszłości, czy ktoś jakby miał powiedzieć, decydowały o moich wyborach i miałabym się tym na przykład sugerować, nie. Nie. Bo słuchajcie, błędów w życiu czy jakichś wyborów nie unikniemy. Ja w ogóle, powiem wam szczerze, tak serio, jakby mi ktoś powiedział, czy chciałabyś się cofnąć, nie wiem, być, nie wiem, nastolatką i tak dalej. Oczywiście chciałabym się cofnąć, ale chciałabym, żeby to doświadczenie, które mam, zostało razem ze mną. Nie wyobrażam sobie być nieświadomą osobą, tak jak byłam kiedyś. Także ja jestem mega wdzięczna za wszystkie swoje błędy, za wszystkie swoje wybory, za wszystkie swoje decyzje. Nie zmieniłabym nic, pomimo wielu błędów. Nie zmieniłabym kompletnie nic, bo one nas kształtują. I absolutnie tej wiedzy i świadomości nie pozwoliłabym sobie odebrać i nie chciałabym wtedy cofnąć tego czasu. Także takie jojki z lasu. Oho. Każdy jest kowalem swojego losu. Dokładnie tak. Maj, o to jeszcze drugi. Jezus, to już dwa. A to, czy tam złapali tego Nika? Czy tutaj jest teraz Nick? Patrzcie, on nas widzi. Ja pipczę. Uciekać? Kurde, no i nie wiem. Damn these fucking kids. Son, what? Now stop squirming. Give me the tray. Is she bit, huh? How am I supposed to know? I don't know. Let me look at her. Nah. Get the fuck away from me! Oh. Oh. Zaraz przeczytam, co piszecie. O kuźwa. Oni bardzo dużo wiedzą na temat tych istot. No tak, zostaw drzwi otwarte. W ogóle zaproś tutaj tego beboka do środka. To chyba nie jest bezpiecznie. To chyba, to mogłabyś se wsadzić w tyłek. No ja też bym... Ja też, jakbym miał się cofnąć w czasie, to wraz ze zdobytym już doświadczeniem. No właśnie o to chodzi. Zgadzam się z tą desełką, zgadzam. Cieszę się. Ale nawet jeżeli nie, to i tak bym to szanowała, bo przecież no... Każdy ma jakiś sposób na życie, nie? Trzeba jakiś sposób sobie, z którym nam się dobrze żyje, znaleźć. Jak mamy sposób na życie, to jest połowa sukcesu. Tak, żeby nam się żyło dobrze. Bez względu na to, w co kto wierzy i za czym, że tak powiem, podąża i w co myśli. No auto, ale my nie mamy, halo. Przecież nie odpalimy tego auta, nie? Słuchajcie, dalej żyją wszyscy. No, poza tym, że Nick przemienił się w to coś. Nie zabiłaś, ona jest po prostu bokiem. No. Ale jak mogłaś go zabić, jak wszyscy widzieli, że się zamienił? Martwi ludzie, dokładnie. Zrobiłaś, co musiałaś, prosta. No. It was you or him. And well, that definitely wasn't him. Man, this is so fucked. Whoa. Hey! Okay. Oh shit. Where the fuck is Chris Hackett? Kto to jest? Who's there? I need your help. Please. What the heck? Who are you? My name is Laura Kearney. So? Don't let me in. It's not safe out here. Yeah, there's a crazy woman with a gun killing people. I'm not. To jest chyba ta no, to jest ta z początku. Laura Kearney, you're Laura Kearney? Yes. You were supposed to be working helping out in the nurse's office, right? And you never showed up. Ten gość, którego nie ma, zezarło go. Yes, Max. Yeah. Mr. Hackett said that you had changed your mind last minute. Zaraz to przeczytam, co napisałeś. zainteresowaniem podejrzliwie. No otwórz drzwi, no przecież to jest... Wiemy, kto to jest. Trzymasz ręce w górze na bank. No, ktoś jej odpieprzył oko. Nieźle. O. Znowu stara baba z lasu. Uwielbiam twoje live'y, bo pomimo tego, co się dzieje w tle, starasz się odpowiedzieć na wszystko, co jest pisane na czacie. U innych jest z tym różnie. Odpowiadają na co, które pytanie itp. Wiesz co? Cieszę się, że tak mówisz, aczkolwiek pewnie też ma wpływ na to, ile jest osób pewnie na tym live'ie. Jeżeli pisze bardzo dużo osób, myślę, że można łatwo coś przeoczyć, tak mi się wydaje. Przy tej ilości osób mam nad tym kontrolę i to mnie cieszy. I w każdym przypadku to... Okay. There's a balance to everything, and we all play a part in making sure the scales aren't tipped. The moon, how poignant! Tonight of all nights, to harness your fear and anxiety and turn them into intuition. If you can do this and plan ahead. Your cunning might just save your life. Jezus, jak mnie boli coś. Realnie coś mnie strzykło w nerce. No, chcę się zagłębić. Jezus, słuchajcie, jak mnie strzykło tutaj coś w boku, jak stary papier. Make your choice. Ja pikole. O sprawiedliwość księżyc. Sprawiedliwość czy księżyc? Księżyc. Boże, nie wiem. Księżyc, kurde, tam są jakieś wilki, nie wilki, a... sprawiedliwość. Z wilczkami to ja sobie poradzę. Okej. Off you go then. Chop, chop. One down, remember. Isn't that terribly exciting?